Węże to fascynujące stworzenia, które od wieków wzbudzają zarówno strach, jak i podziw. Są obecne na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy, i występują w najróżniejszych środowiskach, od lasów tropikalnych po pustynie. Różnorodność węży. Węże występują w różnych kształtach i rozmiarach. Najmniejszy wąż na świecie ma zaledwie 10 cm długości, podczas gdy największy może osiągnąć nawet 10 metrów. Węże mogą mieć również różnorodne kolory i wzory, co pozwala im kamuflować się w otoczeniu. Adaptacje węży. Węże mają wiele adaptacji, które pozwalają im przetrwać w różnych środowiskach. Na przykład ich szczęki są rozciągliwe, dzięki czemu mogą połykać całe zwierzęta, nawet większe od siebie samych. Węże mają również zmysł ciepła, który pomaga im znaleźć zdobycz i uniknąć drapieżników. Dieta węży. Węże są mięsożercami i ich dieta różni się w zależności od gatunku. Niektóre węże żywią się głównie owadami, podczas gdy inne polują na gryzonie, ptaki, a nawet duże ssaki. Węże zazwyczaj duszą swoją zdobycz, a następnie połykają ją w całości. Rozród węży. Większość węży składa jaja, ale niektóre gatunki rodzą żywe młode. Węże zazwyczaj składają jaja w ciepłych i wilgotnych miejscach, takich jak kompostowniki lub gniazda ptaków. Jaja węży wykluwają się po kilku tygodniach lub miesiącach, w zależności od gatunku. Znaczenie węży w ekosystemie. Węże odgrywają ważną rolę w ekosystemie, pomagając kontrolować populacje gryzoni i innych małych zwierząt. Węże są również pożywieniem dla wielu innych zwierząt, takich jak ptaki, ssaki i drapieżne gady. Węże to fascynujące i ważne stworzenia. Chociaż niektóre gatunki mogą być niebezpieczne dla ludzi, większość węży jest nieszkodliwa. Powinniśmy szanować te niesamowite stworzenia i chronić ich środowisko naturalne. Spójrzcie na tego węża. To Janek. Janek jest ze mną od ponad 3 lat. Jest to wąż boa dusiciel, jeden z największych gatunków węży na świecie. Janek jest bardzo łagodnym i potulnym wężem. Uwielbia się wylegiwać na słońcu i jeść myszy. Jest bardzo ciekawskim zwierzęciem i zawsze lubi obserwować, co się dzieje wokół niego. Janek jest dla mnie więcej niż tylko zwierzęciem domowym. Jest moim przyjacielem. Uwielbiam spędzać z nim czas i uczyć się o jego naturalnym zachowaniu. Węże są często postrzegane jako niebezpieczne, ale Janek udowadnia, że nie wszystkie węże są takie same. Węże to fascynujące stworzenia, które zasługują na nasz szacunek i ochronę. Pytanie pierwsze. Węże mają rozciągliwe szczęki, dzięki czemu mogą połykać całe zwierzęta, nawet większe od siebie samych. Jaki jest to proces? A. Duszenie. B. Połykanie. C. Rozdrabnianie. D. Trawienie. Odpowiedź B. Połykanie. Pytanie drugie. Węże mają zmysł ciepła, który pomaga im znaleźć zdobycz i uniknąć drapieżników. Gdzie znajduje się ten zmysł? A. W oczach. B. W pysku. C. W nosie. D. Na całym ciele. Odpowiedź D. Na całym ciele. Pytanie trzecie. Wąż boa dusiciel jest jednym z największych gatunków węży na świecie. Jaką długość może osiągnąć? A. 1 metr. B. 5 metrów. C. 10 metrów. D. 20 metrów. Odpowiedź C. 10 metrów. Pytanie czwarte. Węże odgrywają ważną rolę w ekosystemie, pomagając kontrolować populacje gryzoni i innych małych zwierząt. Jakie zwierzę jest głównym pokarmem węży? A. Myszy. B. Ptaki. C. Ssaki. D. Wszystkie z powyższych. Odpowiedź D. Wszystkie z powyższych.